Zupełnie nowe targowisko powstanie wkrótce w Barwicach. Umowę na dofinansowanie jego budowy podpisali we wtorek wicemarszałek Tomasz Sobieraj oraz burmistrz Mariusz Kieling w towarzystwie radnego Jakuba Hardy-Daglasa. Całkowity koszt inwestycji to nieco ponad 1 800 mln zł, ale aż 960 tysięcy zł to środki zewnętrzne właśnie z Urzędu Marszałkowskiego. Tak jak powiedziałem, inwestycja potrzebna dla naszej lokalnej społeczności, przede wszystkim chociażby z tego względu, że dotychczasowa lokalizacja targowiska nie spełnia no, tych nawet minimalnych, podstawowych standardów, stąd na pewno jest potrzeba tej inwestycji. Ale również i charakter naszej gminy, taki typowo rolniczy, udowadnia że jest potrzeba właśnie umożliwienia w takich już dobrych standardach, dobrym, na dobrym poziomie prowadzenia handlu przez naszą lokalną tutaj przedsiębiorczość czy samych rolników. Stąd bardzo serdecznie chciałem podziękować w imieniu całej lokalnej społeczności, jak również i własnym panu marszałkowi za tą decyzję Nowy rynek powstanie przy ulicy Zielonej, będzie to ogrodzony plac targowy o powierzchni około 1300 m2. Miejsce to wyposażone zostanie w stoły i wiaty targowe oraz elementy małej architektury takie jak ławki, stojak rowerowy czy wiata na wózki sklepowe. Do dyspozycji sprzedawców i klientów oddany będzie budynek sanitarno-gospodarczy wraz z toaletą oraz część wypoczynkowa. To już jest w sumie czwarty nabór w ramach tych właśnie środków na wsparcie dla gmin, na tworzenie targowisk takich właśnie, Właśnie zdarzenia, takich, które będą miały już ten taki pełny wymiar, razem z tą częścią zapleczem socjalnym. W ramach tej puli środków zawarliśmy w sumie 9 takich umów na kwotę ponad 10 milionów złotych. Jak podkreślił radny Hardy Douglas, nowy rynek będzie kolejną znaczącą inwestycją w Barwicach, kolejną, która powstanie przy udziale środków zewnętrznych i kolejną, do której pieniądze dołoży Urząd Marszałkowski. Poprzednią była oddana do użytku w grudniu stacja Mateo. Widać, że w Barwicach się dużo dzieje. W ostatnich latach gmina pozyskuje sporo środków. Cieszę się, że Urząd Marszałkowski ma w tym swój udział. Chciałbym tylko do tego, co powiedział marszałek, dopowiedzieć, że program rozwoju obszarów wiejskich to jest taki, powiedziałbym, bardzo też przystępny instrument, z którego chętnie szczególnie gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie korzystają, ponieważ stosunkowo łatwo takie środki pozyskać, a katalog działań, które mogą być finansowane z prowów, jest bardzo szeroki. Chciałbym. Tylko Państwu uzmysłowić, że do Powiatu Szczecineckiego, do wszystkich gmin, które aplikowały o te środki, trafiło blisko 10 milionów złotych. W związku z czym jest to bardzo pokaźna kwota. Przypominamy, że rynek nie będzie jedyną inwestycją realizowaną przez gminę Barwice w najbliższym czasie. Równolegle powstawać będą droga rowerowa prowadząca po dawnym nasypie kolejowym oraz centralny plac zabaw. Więcej o tych inwestycjach w najnowszym wydaniu barwickiego programu samorządowego, który można obejrzeć zarówno na stronach gminy, jak i na portalu Gryf TV.